Cześć, czołem, kochani. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulatora 2. Ze mną jest dawno przez was niesłyszany i uwielbiany Jacek. Hello. Jak to wiecie, Jacek na pewno nam umili rozmowę gadaniem, bo mu się buzia nie zamyka, nie Jacuś? Cały czas. Cały czas, dokładnie tak. Słuchajcie, jesteśmy w Rumunii. Walczę z kredytem, odbijam się od dna powoli, ale jakoś to idzie. Jak będę jechał tak skupiony jak wczoraj wieczorem, to może nawet się nie rozwalę na pierwszym zakręcie. Pociesza mnie to, że w tej Rumunii i w Bułgarii są zupełnie nowe ładunki. I takich rzeczy jak osie lokomotyw nie woziłem, bo nie było tego, a to naprawdę bardzo fajnie wygląda. No i jak widać, jest to towar wartościowy. Jest to pilna dostawa, więc za 500 km mogę zarobić 18 tysięcy euro. Jest to dokładnie to, czego potrzebuję w tej chwili. Mam w tej chwili 4 tysiące, ale dzisiaj, w ciągu tej trasy powinna mi wejść jeszcze rata kredytu. Więc to powiem, mam 4 tysięcy, a mam jakieś minus 8. Więc bardzo potrzebuję kasy, żeby się rozwijać, żeby kupić lepszy silnik, bo ta maszyna do ciężkich ładunków się nie nadaje zupełnie. To jest dopiero niski poziom. Więc trzeba będzie kombinować, trzeba będzie jechać. No minusem jest to, że mam prawie 80 km do tego, żeby ładunek odebrać, ale no trudno. Czyli chyba, że tutaj coś fajnego jest, poczekajcie. Co tutaj ma? Może mamy tutaj jakiś ładny ładunek, niedużo tańszy. Nie, wolę wziąć tamten, to jednak jest kilka tysięcy różnicy. To jedziemy. Jacku, powiedz, co tam się dzieje na farmie? Bo ty teraz grasz, ty nam opowiedz. Zbieram plony i pelet. Zbierasz plony i pelet, czyli w sumie taka trochę norma. Ja nawet wam powiem szczerze, że nie mam farminga zainstalowanego w tej chwili. I dobrze mi z tym. Podejrzewam, nie jestem tego pewien jeszcze, ale wydaje mi się, że jak za tydzień pojedziemy na wakacje, to troszkę będę siedział z żonką i z córką, a potem Monia wróci odpocząć od nas do domu, posprzątać przed powrotem do normalnego życia i wtedy najprawdopodobniej będę sobie nagrywał może jakieś Hearts of Iron albo coś takiego, zobaczymy. Bo wiecie, córkę położę spać o 21 czy o 20, tam nie będzie co robić na wsi. Więc poza nim tylko czytanie oraz jakieś granie, więc coś tam nagrywam, może jakieś vlogi nagram. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Będę miał około tygodnia, że tak powiem, z córeczką. Więc na pewno troszkę pozwiedzamy. Ale też będzie można robić inne rzeczy. Skręć w prawo. Fajny ładunek, ale tak naprawdę muszę prawie stówkę po niego jechać. I to trochę psuje ideę. Nie zauważyłem tego na mapie. Bo ty nie masz tego dodatku, czy masz? Może czarne? Nie. Teraz był w promocji, potem 40 kilka złotych. No ale to też nie jest tanie, nie? Tak jak go kupiłem, bo mnie Bastek tam mówił. Bo on jest niedobry. Ale... Nie, bo miałem kupić sobie... Zaczęło się od tego, że miałem... Mówię, a jakby tak kosztowało z dwie dyszki, to bym sobie kupił ten datek. Ale kosztuje 4, prawie 5, to nie kupuję. Ale pomyślałem, ale miałem sobie kupić kłódkę taką na siłownię, bo mam kłódkę taką normalną na kluczyk, a to jest upierdliwe, nie? To jest upierdliwe, bo trzeba kluczyk z sobą nosić na siłowni. Mówię, a to kupię sobie taką, co ma kod, nie? Co jest na... Wpisujesz tam kod, jedź prosto. Jak masz w walizkach, nie? I będzie mi dużo wygodniej, nie będę musiał chodzić z kluczykiem, nie? Ale potem tak gadam z Baskiem i mówię, no niby dwie dychy, ale taka kłódka kosztuje około 3 dych, więc jakbym nie kupił tej kłódki, to niby zaoszczędzam te 30 zł. Więc tak naprawdę nie wydaję na dodatek 50 zł, tylko 20, bo on tak te 3 dychy wydał, nie? Takim oto skomplikowanym tokiem rozumowania
kupiłem sobie dodatek do gry. Nie jest on może zbyt logiczny, panie Jacku, ale tak sobie wymyśliłem. Co to na to? No bo jak zaoszczędziłem 30 zł, to w sumie tak bym nie wydał, nie? Więc się poświęciłem, będę chodził z kluczykiem, ale za to kupiłem sobie dodatek. I nie żałuję, bo naprawdę ta Bułgaria, Węgry są bardzo ładnie zrobione, wiesz? Trzymaj się prawej strony, a następnie... Miałem plan... Jeszcze raz? Ja też chcę coś dokupić, ale na razie nie. Na razie nie kupuję. Nie, bo to trochę szkoda, tak mi się wydaje. Trochę szkoda. Tutaj gadałem z Baskiem. Tak naprawdę on będzie tańszy, jak wejdzie ten kolejny dodatek, nie? Tam ten Rosja czy coś tam. Czy nie, teraz Iberia ma wejść, czyli Hiszpania. Więc Hiszpania będzie kosztowała 70 zł, a teraz stanie do 20, a to będzie dopiero na jesień, więc sporo czasu, nie? Trzeba sobie jakoś, słuchajcie, radzić. A ty trzeba. Tak już dostałem właśnie dwa mandaty, bo jechała za mną policja, także jest super. Tyle jeżeli chodzi o moje skupienie. I nie dostawanie mandatów, no ale dobrze. Nie jest tak źle i tak powinienem wyjść na plus. Chyba, że się rozbije. Także drogi sobie zobaczysz tak chyba od... 14 odcinka już jeżdżę po Węgrzech i po Bułgarii. I są drogi takie jak Polski, nie? Takie właśnie wszędzie zielono, jakieś małe miejscowości, takie parkingi przydrożne, więc z budką do hot dogów. Fajnie zrobione, zupełnie coś innego niż masz w Niemczech czy w Skandynawii. Klimacik jest. A ja na ciągłej wyprzedzam ciężarówki. Jakbym tak wyprzedzał, jak ja wyprzedzam w ETS-ie, to bym też kilka razy zginął, wiesz? Pod górkę, co tam dajemy? Pod górkę, na zakręcie, nic nie widać do przodu. Rura do przodu, a ja i tak jadę, nie? No wiesz, na tyle dobrze, że gdzie ktoś jedzie, tak? No. Nie, no ale to zawsze tutaj mówią ludzie, o, że jedziesz jak wariat, jak ty możesz jeździć pod drogach? No. Po drogach jeżdżę spokojnie, a wyżywam się w ETS-ie, nie? Dla mnie to jest proste. Ja bardzo rzadko przekraczam przepisy jeżdżąc samochodem. Ja jeżdżę przepisowo. To się moja żona wścieka za mnie często, bo się śpieszy. A ja mówię, to ja wolę jechać i tak 5 minut później, niż nie dojechać, więc... Ja mam takie do tego podejście. A w ETS-ie to jest tylko granie. Na życie. Skręć w prawo. Jesteś u celu. Wczoraj gadaliśmy z Ganką. O jakimś spotkaniu. Sygnał GPS. System gotowy do pracy. To ja w takim większym gronie. O, ale ładne są te kolejowe podkłady, czy ośki. Ale w sumie nic nie ustaliliśmy. Jedź bezpiecznie.
Skręć w lewo. Gdybyś mógł, Jacku, jakoś, nie wiem, w weekend podjechać do Warszawy albo do Łodzi na przykład? Tak, powiem, na dzień dzisiejszy przez 8 tygodni na pewno nie. Czyli do września. Dlaczego? Pijesz. Nie masz czasu. Idziesz pączki. Później, powiem ci później. No dobra. Nie, bo tak gadaliśmy. W teorii, tak powiedzmy, geograficznym środkiem Polski jest Łódź, więc części byłoby tam wygodniej je podjechać. Natomiast mamy też świadomość, że takie osoby jak powiedzmy Artur, czy nawet jak Ranka, czy jak, no jak Stefcia by była w Polsce, to zawsze przed Warszawą, bo na lotnisko, nie? Znowu jej przejechać do Łodzi byłoby ciężko. Ta Rana patrzyła, to ona do Łodzi to ma 3 przesiadki. A do Warszawy ma bezpośredni dojazd, więc byłoby to prościej. Ty tam spod Poznania też, no masz do Warszawy z 250, nie? Więc ale to masz... na razie nie ma takiej opcji. Ja wiem, że na razie nie ma, ale tak w teorii masz 250 tysięcy kilometrów, nie? Do tego. Do Warszawy mniej więcej. I też masz daleko. Natomiast gdyby tak wiesz, myślę, no jakby się spotykać, to trzeba brać pod uwagę osoby, które nie są mobilne, tak? Bo ty w teorii możesz wsiąść w samochód i podjechać. Bastek też ma w Łódź daleko, ale też bym mógł ewentualnie podjechać. Nie chyba raczej tylko na spotkanie, ale tak naprawdę fajnie byłoby się spotkać tak samo, jak się widziałem z Bastkiem kiedyś, na przykład wiesz, w górach, w Wiśle, nie na kilka dni. Tylko no też trzeba brać pod uwagę to, że nie wszyscy tak będą mogli pojechać, nie? Bo tak naprawdę ja sobie mogę wziąć urlop, bo może bym miał wolne, ja mogę jechać, wiesz, w górę na weekend nad morze i tak naprawdę nie mam problemu, ale niektórzy nie mają możliwości dojechać, nie? Takiej prostej. No a to też komedia przyszłości. Zjedź z ronda. I mam, słuchaj, Volvo S z klasy, jak to się nazywa, to Volvo S Line, czy jakoś tak. I powiem ci, że jest nawet niezłe. To jest, Scania S, przepraszam. Czyli taka raczej prostsza buda jeszcze. Ale, że tak powiem, kosztowało około 150 tysięcy i było max, na co mnie stać. Jaką masz ciężarówkę w WTS-ie teraz, z czym jeździsz? Nie wiem. Zależy, jak sobie mi się chce, bo mam prawie wszystkie modele, prawie. To ile masz ciężarówek? Teraz już nie pamiętam, bo co kupuję garaż, to dokupuję ciężarówkę. Ja też na maksa, dlatego też zrobiłem sobie nowe konto, wiesz, bo tam, kurde, przejeżdżam przez na przykład kanał La Manche albo coś i mi przybywa 7 milionów euro i to nie ma sensu grać, nie? Więc tamto konto zostaje na multi, no bo to tak sobie, wiesz, możesz kupić garaż, gdzie chcesz, to nie ma problemu, nie? Żeby robić jakieś konwoje czy coś, ale tutaj słucham od zera, bo mam jeszcze zajawkę, nie? Mam motywację, żeby grać, o tak. Mam jeden garaż, dwóch kierowców i siebie, trzy ciężarówki, wiesz, masę kredytu. Tak naprawdę jest ochota i palcie na granie. Hmm, 6,9 odpoczynek, 6,50 czas. Może nawet przed snem dojadę, zobaczymy. Dlatego mam też nowe konto, żeby coś się działo. Ale wczoraj taki byłem dobity, nie? Że po prostu miałem się położyć wcześniej, bo się też rano wstałem. Nie do prawdy, nie do pracy, co prawda, ale musiałem tam coś załatwić. I o 8 wstawałem, mówię, a wyśpię się, bo ja tak od 2 tygodni to na 6 do roboty jeżdżę, nie? 6, 7.
Późno wracam, jakaś kastoriama też trzeba kupić, nie? I tak naprawdę generalnie jestem permanentnie niewyspany, jeszcze siłą miałem do tego. I wczoraj tak zamknąłem ten komputer o powiedzmy 7.30, my dobra, idę się myć, idę spać, bo trzeba rano wstać, nie? Ale tak mnie ten budżet na minusie 11 koła męczył, że mówię, no nie mogę tak, nie mogę, nie zasnę, no muszę zagrać. Jeszcze jedną trasę, żeby chociaż wyjść z minusa, nie? Ale to nie będą wcale takie szybkie trasy, słuchajcie, tutaj, bo jednak to są wąskie drogi, są to tunele wszędzie. To nie będzie proste, żeby po tej Rumunii jeździć i po Węgrzech. Ale jedną rzecz musisz zobaczyć, jak kupisz kiedyś dodatek, to słuchaj, przejście graniczne najbliższe Morza Czarnego chyba między Rumunią a Węgrami jest tak piękne. Jest taki wielki most, nie? Mostem przejeżdżasz. I po jednym stronie mostu masz granicę, powiedzmy, Węgier i po drugim Rumunii, nie? I wygląda to prześwietnie. Tylko trzeba właśnie jechać jakiś dzień, nie jak jest noc, nie? Ładna pogoda, miodzie jest. Ale jakoś ten dzień idzie wyłączyć, noc gdzie wyłączyć się, panie, czy nie idzie? No boże, ale mam włączoną, żeby było realnie. Tak samo jak Bastoś włączył mandaty na przykład, nie? A ja mówię, nie no, jak to włączyć mandaty? Celowo jeżdżę szybciej i... Na razie zjedź drugim zjazdem. I z pełną świadomością dostaję mandaty. I robię to kosztem czasu swojego, nie? Patrzcie, mandaty wyłączył, a on tak przepisał, bo zawsze jeździł. Ale wyłączył. Jeździ 90, ale mandaty wyłączył, nie? A ja mówię, to bez sensu jest. Ja właśnie celował piracę, ale płacę za to kasą. A właśnie mi szedł kredyt. Mam minus 10 tysięcy. Ale jak dojadę, będzie plus 8. Tylko potem pójdę spać. I znowu będzie Lipton. Napiję znowu, nie? Co? To będzie napijać te procenty. No nie, no bo dojadę, wiesz co, dojadę koło godziny, no właśnie, nie dojadę, koło 19, 8 godzin snu, to na rano 8-9 znowu wyjadę w trasę. Więc mając 8-9, to będę miał 8 tysięcy do przodu mniej więcej. Czy tam 7, więc no mam 2-3 tysiące mniej niż miałem, więc nie jest tak źle, ten minus się będzie zmniejszał, ale ciągle jestem na minusie dziennym, nie? Jeszcze nie wiem, czy tam mi pracownicy dadzą zarobku, ale podejrzewam, że tak zmniejszę mój minus tak do minus tych 5-7 tysięcy, a już nie minus 12, nie? Prawie. I znowu mam wiadomość, że jestem na minusie z banku, nie? To bardziej mnie martwi to, że przedłużam jak najpóźniej pójście spać. Wiesz po co? Po to, żeby nie jechać po ciemku, nie? Tak naprawdę jak pójdę spać, nie wiem, o tej godzinie 19, no to o 6 rano się obudzę, tak? I będzie jasno. Więc muszę kurde pilnować przerwy na odpoczynek, żeby jak najpóźniej się położyć, nie? Bo teraz jak się położę, to się obudzę na wieczór i będę kolejną trasę robił w nocy. A szkoda tych widoków magnować, jak mi się wydaje. Racja. Trzymaj się prawej strony. Tak też myślałem, że jak jeżdżę po autostradzie, to mam w sumie w nosie, czy jest ciemno, czy jasno, tak? Ale tutaj, jak masz takie ładne miejscowości, budyneczki, jakieś widoczki, to robi dużą różnicę.
teraz przez jakieś miejscowości z osobą 110 na godzinę. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Bo zjeżdżałem z wiaduktu i się rozpędziłem. No ale nie, to to jest zdecydowanie. Trzeba troszkę odrobić. Trzeba trochę odrobić kasy, odłożyć i kupić sobie silnik lepszy, bo to jest... Bo to naprawdę źle wygląda. Jadę, wiesz, pod leciutką górkę i nie mogę się do 100 rozpędzić na przykład. Ale realnie. Nie no, realnie no, ale wiesz, no, człowiek to nie jest realne, przecież taka ciężarówka posunie dużo więcej, tylko ma ograniczenie prędkości, więc to też nie jest tak. Niech nie jedzie tak szybko z takim, wiesz, ładunkiem, bo łatwo wypadek, nie? Musi się bujnie naczepać. Ale też o stabilność ciężarówki. Czy miałem znajomego, poprzedni kierownik w tej firmie, był kierowcą tirów, nie? I mówi, że jak masz taką ciężarówkę bez naczepy, to ona momentalnie do stówki. To jest, wiesz, 7-8 sekund. I tak naprawdę jakieś takie prędkości ponad 100, 150, 180 ton na lejcie osiągają, gdyby nie organicznik, nie? One są często komputerowo ograniczone, nie? Że nie możesz szybciej jechać. A przy takiej mocy to prędkość nie jest kłopotem, nie? Akurat ja myślałem, że... Bo z nim gadałem o tachografach, nie? I... Bo na przykład ja mam znajomego, który jeździ, ma taki, mają ciężarówki, jakieś takie wożą, wiesz, ziemię i tak dalej, nie? Pierdoły. Różne, jakieś takie stare, teraz mają już jakieś many. Ale generalnie oni dziękują Bogu za tachografy papierowe, bo sobie zmieniają tarcze i jeżdżą dłużej, nie? Ja myślałem, że taki kierowca tira też lubi mieć papierowy tachograf, nie? A jeszcze oni mają tak, że to w ogóle to jest szczyt po prostu cwaniactwa, bo jest ojciec i ma dwóch synów. Wszyscy jeżdżą na ciężarówkach, nie? I wszyscy mają na imię na A pierwsze. I mają A nazwisko podpisane, mieli na tej tarczy i tylko jak im się kończył czas pracy, mieli tarczę na inną, nie? I my stałem na 2000, świetnie. Ale wiesz o co chodzi, że oszukiwali w ten sposób, że po prostu im nazwisko mają to samo, więc jeździli na tych samych tarczach, nie? Zamiennie. Ja myślałem, że on też, jako kierowca, też jakoś kombinuje z tachografem. Mówi, nie, co, że kombinować z tachografem nigdy w życiu. Oni dziękują Bogu, że mają elektroniczne, że nie można ich podrobić, nie? To dochodzi do tego, że ja się nie ich nawet wyłącza w samochodzie i nie może im dyspozytor kazać jeździć dłużej, bo tylko są spóźnieni, nie? Mówi, że to jest raj dla nich. Albo jak były takie papierowe, to wieś, kazali im ściemniać, nie? A jak mają elektroniczne tachografy, to nikt im nie może pracować ponad, kazać pracować ponad te godziny, nie? Które mają. To jest ciekawe. Rozszukują jeszcze też. No, że on był wtedy, że właśnie, że nie, oni mieli taki właśnie te, mieli takie, że właśnie ten, że im się wyłączał silnik po tym czasie pracy, nie? Na pewno, może teraz też czasem jakoś obeszli, ale on mówił, co było wtedy. Natomiast najbardziej śmiał się z Iveco, nie? Ciężarówki, wiesz dlaczego? Bo nie. Ciężarówki Iveco jako jedyne miały GPS-a, takiego wbudowanego i taki specjalny guzik wyrwanie serwisu, nie? A taki automatyczny, nie? Że ponoć słabe bardzo są Iveco, nie? Ale właśnie mówisz, że miał taki guzik pod pokrywką, miał podłączenie, miał kartę z nim wbudowaną, nie? I od razu dzwonił ci do serwisu, sama ciężarówka, zobaczyłem, to się zepsuło. I to się z tego śmiało. Ale ponoć było bardzo wygodne dla kierowcy, ale psuło się wszystko. Bo ja tym nie wiedziałem, ale ponoć właśnie te firmy transportowe dostają ciężarówki do testów, nie?
może nie wszystkie i tak dalej, nie? Ale wchodzi ci taki nowy model, nie wiem, Renault, czy nowy model Iveco, czy nowego, no, model Scania, nie? Czy DAFA, i oni dostają, jest taka sztuka, która jest pokazowa i oni dostają taki samochód, nie? Za darmo, żeby nim, tylko nim pojeździli, czy im się podoba, nie? Więc i szef to brał, i właśnie Iveco nowe Renówki dostawali, wiesz, na jedną trasę, nie? Ciekawe, ale właśnie mówię, że guzik w Iveco to był szczyt. Właśnie dostałem 2000 mandatu, nie? Tak a propos. Za przekroczenie prędkości w mieście. Policja mi wyjechała. I miałem taki ambitny plan, żeby nie stracić tak dużo i widzisz. No, ale Benjamin mi zarobił jakąś kasę kierowca za 3000. Jestem w szoku. A teraz się, słuchaj, żywię się kebabami, nie? Także idealnie jest. Nie mam, wiesz, kuchenki, niczego. Myję sobie w łazience naczynia. Chyba nie skończę zrobić, bo się zrobił, już polejciemy się trasę. Ja chyba trasy nie będę robił dzisiaj żadnej. Tyle niuchu. Właśnie wyprzedzam pod górkę, nie? Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Ale może, o właśnie, po tej trasie chyba dostanę doświadczenie, jakiś kolejny level. Bo który tu masz level w ETS-ie, kojarzysz? Masz już wszystkie perki, czy jeszcze nie? Wszystkie mam, ale który mam, to już nie wiem, bo teraz kiedyś grał i mi tam jakiś bił, ale nawet na to nie patrzę. Na rondzie. Tylko patrzę, żeby dojechać. Zjedź z ronda. Co wcale nie jest proste. Nie zwracam na to uwagi. Miałem chyba teraz 11 level. Mam tu jakiś kurde pytajnik, ale... Skanie. Nie skrywam już odkrytą, to nie podjeżdżam. Nie chcę tak podjeżdżać, bo mam ładunek, nie? Zaraz coś wolno mi się uszkodzę. Trzymaj się prawej strony. Czyli dostałem już w tej trasie ze 3000 mandatów. Genialnie. To zacznij jeździć przepisowo. No przestań. Ale pracownik zarobił ponad dwa, więc na zero wychodzi. No nie na zero, bo jakbyś miał te dwa do przodu, jakbyś jechał normalnie, to dwa do przodu. Ale na zero. Po coś mam tych pracowników, żeby mi zarabiali na mandaty. A skończyłeś tą operację Genoa Bridge, czy nie? Co się woziło tam te rzeczy do budowy mostu? Ja sobie zawiesiłem ten walec pod lusterkiem, fajnie wygląda. A jeszcze, Słucham? Taka nagroda? No. Taki pluszowy walec. Ale kupiłem sobie też wraz z tymi, z tym dodatkiem Morze Czarne, kupiłem sobie też jakieś takie DLC z akcesoriami do kabiny za 6 zł. I mam na przykład lodówkę taką turystyczną nie w samochodzie, w ciężarówce. Poczekaj, ale muszę, a ty to masz w samochodzie widać ten walec? Czy to ja to muszę nawet? Wiesz co, widać, tylko nie wiem, czy w tych odcinkach, które są, chyba jeszcze nie mam, bo tam są chyba jeszcze odcinki teraz pokazane, co miałem, jeździłem wypożyczonym sprzętem, więc dopiero to chyba od 9 czy 8. Sprawdzić sobie, czy takie coś w ogóle mam.
Bo to trzeba było tam odebrać, no bo to w Trax, nie? Może nie odebrałeś. Trzymaj się prawej strony. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Zjedź z ronda. I tam jeszcze malowanie było. Znaczy, nie były te nagrody super, tak powiem. Ale to akurat ten... ta zawieszka do lusterka to mi się bardzo podoba, fajna jest. Skręć w prawo. No i robię się śpiący. Do spania mam godzinę 36, a do dojechania godziny 50. No to nie jest autostrada, nie nadrobię takiej prędkości, więc na kolejnej stacji albo miejscu to panie muszę się zatrzymać. Skręć w lewo. Szkoda, to wyjdzie na to, że będę w nocy jechał. No bo ty karę dostajesz za to, że nie śpisz, nie? Ma też chyba było to, nie? Tak, po jakimś czasie jest mandat. Tak jak ci wejdziesz łóżko na czerwone i tam jeszcze tam pojedziesz 100 km, to potem dostajesz chyba coraz większe kary, nie? Tam 100, 200, 300 i tak dalej. No niestety. Jeszcze powinienem mieć jakieś miejsce do spania, bo to jeszcze godzina jazdy, coś się powinno znaleźć. Gdyby była autostrada, to bym, wiesz, uciekł, bo miałem godzinę różnicy, więc bym podejrzewam nadrobił Michał szybko, ale to są takie małe, wiesz, małe dróżki, wąskie, polne, niemalże uliczki, jakieś miejscowości, zakręty, więc naprawdę jedziesz 80-90 na godzinę, a nie 130, więc ciężko nadrobić kilometry. Skręć w prawo. Żeby zmienić, słuchajcie, jednak ten fotel. Fotel oczywiście w pojeździe, żebym lepiej widział. To mogę sobie obniżyć. Kąt niech taki zostanie. Tak sobie damy, chyba będzie troszkę lepiej. Dobra, bo widzę większą połać lusterka. A jak kiedyś wylądujesz w Rumunii, panie Jacku, to pamiętaj, że radiowozy są niebieskie. Grał na multi, to mnie to tam nie... Oj, obchodziło. Jest stacja benzynowa, ale czy jest przy niej z panką? Obawiam się, że nie ma. Ale dalej, na granicy jest spanko, dobra, bo tutaj zaraz minę granicę, okej. Okay.
Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Oj, deszcz pada, świetnie. Taka była ładna pogoda. Zjedź z ronda. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Ale szukając pozytywów, może prześpię deszcz, Jacku. To by było też spoko. Skręć w lewo. Ale w deszczu źle się jeździ, nie? No, podobnie jak w życiu, nie? Nie lubię. A już najgorzej, jak masz deszcz i jeszcze masz noc. To już jest tragedia. Bo ci się wszystko odbija światło od tego asfaltu i... Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Pamiętasz, kiedyś był taki event zimowy, że się działo po śniegu, nie? I on tak nie, w ogóle nie chciał hamować. Nie wiem, czy pamiętasz. To było chyba rok temu, czy dwa lata temu, że właśnie jeździłeś jakby w takich kolejnach śniegowych i hamowanie w ogóle nie działało. Praktycznie, bo było tak ciężko. I potem to chyba wyłączyliśmy, bo się ciągle mieliśmy wypadki. Zjedź z ronda. Skręć w prawo. Tu jest jakieś spanko, to jadę się przespać. Szukanie nowej trasy. Przychód od kierowcy, świetnie. Już mam tylko 6 na minus. Idę jak burza. I ciemno jak w dupie można. Nie to, żebym był, ale... Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. W jakim rondzie? Nie można go rondę. Ale to się ciężko krąży po tych tych. Te granice węgiersko-rumuńskie niektóre są. Ważą cię, mierzą, nie? I tak jeździsz i jeździsz. Bo to może granica Unii, to tak jest. I tu jest ten most. Tylko, że teraz jest noc i nic nie widać, ale już nie pada z pozytywów. Która to godzina, bo ja tak sobie gadam, mam też pilnować czasu. 11, 12, 21. Muszę jeszcze zrobić, jak nagram.
I mandat 3000 zł. No świetnie! Świetnie, bo jechałem sobie na wydukcie szybko, nie? A to policja przyjechała. Jak to wyjść z długów, no? Obliczanie nowej trasy. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Plus jest taki, że już właściwie dojechałem na miejsce, zostało mi 30 km. Ale kurka wodna, te mandaty to jest tragedia. Nie potrafię tego jeszcze, Jacku, jakoś logicznie wytłumaczyć, to jest na pewno twoja wina. Skręć w prawo. Bo ja też na mandaty uwagi nie zwracam. Wiesz, ja też nie zwracam, tylko że nie w tej sytuacji, jak nie mam kasy, nie? Znowu mandat. Widzisz, Jacku, to jest twoja wina. Teraz tylko 400 euro, to tam pikuś, to nie 3000. Bo wiesz, że jak daje ci teraz, nie jeździsz na singlu, ale jak daje ci teraz policja mandat, policja, czyli nie fotoradar, a policja, co ci daje od prędkości. Ja dostałem kiedyś 4,5 tysiąca mandatu, nie? Euro. O, ładnie. Bo jechałem 140 na 40. Więc teraz taki mandat od policji to jest 2000, 3000, 4000, nie euro. To już tragedia jakaś. ETS mnie nie lubi. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. I czy też są takie serpentyny, że Włochy przy tym to mało, nie? Daj się wlekę za jakąś osobówką 40 na godzinę, no co za życie. W miejscowości Rus. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo.
Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Jacku, dojechałem, cieszysz się? Ja właśnie też idę teraz sobie na ten. Lewo. No, to jest ciekawe zobaczyć. To była miła przejażdżka. Chyba dla ciebie, bo ja to jestem, kurde, gadam do GPS-u, nie, to choroba jakaś, ale... Mówi, że to była miła przejażdżka. Ja z 10 tysięcy złotych na mandaty, no dobra. Ale odcinek zaczynałem mając minus chyba plus 4000, a teraz będę miał... Teraz mam plus 8, więc jest Jacku, dobrze, mam rację, jest dobrze, dobra, idziemy dobra. W dobrym kierunku. Dziękuję wam kochani za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa, cześć.